Marek Dąbrowski, Jacek Czachor bardzo późną nocą dojechali po awarii skrzyni biegów. Teraz właśnie będą wsiadać do auta i jako ostatnie auto będą ruszać, aby dalej walczyć z Dakarem. To jest Dakar. Niestety takie rzeczy się dzieją. To właśnie oni jeszcze w parku maszyn, w parku Fermé zamkniętym. Teraz będą mieli bardzo trudno, co 30 sekund będzie przed nimi auto, słabe auto, więc trzeba będzie to wszystko wymijać. Co 30 sekund w kurzu, w błocie, no w rozmytej bardzo drodze. To nie jest już ta jakość jazdy, na którą mogą sobie pozwolić najlepsze drużyny. Będą walczyć przez 2-3 dni o lepsze pozycje startowe, o wbicie się do tej lepszej grupy. Oni oczywiście mają te umiejętności i ten rodzaj auta. Niestety ta skrzynia biegów, ona wszystko popsuła. Dostaną też bardzo dużą karę godzinową. To będzie, no, może to być około 12 godzin nawet za przekroczenie limitu czasu. No ale pełen szacunek. Na 4000 metrów naprawili skrzynię biegów. Sam Jacek rozebrał połowę samochodu. Mówił mi, że pracował razem z mechanikami, im tam ręce mdlały, dlatego to wszystko trwało tak długo, ta cała naprawa. Potem w nocy jechali około 170 na godzinę, nawet taką prędkość rozwijali, o ile pozwoliła im na to burza, która wtedy się rozpętała. No więc naprawdę niesamowita dakarowa historia. Chłopaki jeszcze raz pokazali, że są prawdziwymi twardzielami.